W tej prezentacji porównamy symulację i pomiary czasu rzeczywistego w Tinie. Otwórzmy obwód z katalogu Examples Measurement. Otworzymy układ RLC i przybliżymy go. Następnie przeprowadzimy analizę stanów nieustalonych z menu Analiza. Wybierz Analiza stanów nieustalonych, a pojawi się odpowiednie okienko. Naciśnij na przycisk OK. Widzimy odpowiedź układu na pobudzenie falą kwadratową. Przetestujmy ten sam układ za pomocą wirtualnego oscyloskopu Tiny. Tym razem przeprowadzimy pomiary czasu rzeczywistego. Jest to możliwe, gdyż układ ten jest podłączony do oscyloskopu i generatora TINALAB 2 PC. Układ wraz z przyrządem TINALAB 2 PC pokazane są, jak wyglądają w rzeczywistości. W okienku wideo po prawej. Naciśnij przycisk Uruchom na oscyloskopie. To, co obserwujesz, to odpowiedź rzeczywistego układu na funkcję kwadratową. Gdy wyłączymy pobudzenie, zniknie nam odpowiedź układu. Pojawi się po ponownym podłączeniu generatora. Zatrzymajmy oscyloskop i wstawmy wykres odpowiedzi w okno wykresów, aby móc oglądać wyniki pomiarów. Możemy zmienić kolor wykresu na limonkowy, aby porównać go z wynikami symulacji. Teraz możemy skopiować wykres do schowka i wkleić go w okno zawierające wyniki symulacji. Teraz z łatwością możemy porównać obydwa przebiegi. Widzimy idealną zgodność począwszy od drugiego impulsu. Jest jednak rozbieżność w pierwszym segmencie. Przeanalizujmy je przez powiększenie odpowiedniego fragmentu. Widzimy, że symulacja zaczyna się od zera. Jednakże pomiary zaczynają się po tysiącach zakończonych okresów. Więc jest to normalne, że istnieje różnica w pierwszym fragmencie. Zauważ, że przy innej metodzie pomiarów, tak zwanym nagrywaniu stanów nieustalonych, jest możliwe nawet usunięcie tych początkowych różnic. Metoda ta przedstawiana jest w innej demonstracji. Aby zakończyć porównania, dodajmy etykiety do pomiarów. Możemy dodać tekst do wykresów, a nawet połączyć etykiety z krzywymi. Jest to doskonały sposób na zapisanie wyników pomiarów i symulacji. Przetestujmy teraz ten układ w dziedzinie częstotliwości. Zacznijmy od charakterystyki przejścia AC. Wybieramy ją z menu Analiz AC, jako dodatek do charakterystyki amplitudy i fazy oraz Bodego. Zaznaczymy oddzielne wykresy amplitudy i fazy, a następnie potwierdźmy przyciskiem OK. Najpierw pojawi się charakterystyka amplitudy. Program wygenerował także charakterystyki fazy i bodego. Wróćmy do charakterystyki amplitudy i zmierzmy ją jeszcze raz. Za pomocą analizatora sygnałów TINALAB.
Wybieramy urządzenie. Dzięki automatycznej synchronizacji wystarczy, że naciśniemy start, a zaczną się pomiary. Pomiary te są dużo bardziej skomplikowane niż poprzednie z wykorzystaniem oscyloskopu. Program musi wygenerować pobudzenie sinusoidalne punkt po punkcie, połączyć je z obwodem i poczekać na ustalenie się odpowiedzi układu. Następnie program mierzy charakterystykę wyjściową, przeprowadza analizę Fouriera i rysuje otrzymane rezultaty punkt po punkcie. W tych pomiarach mamy 50 punktów, co w tym przypadku wystarcza do otrzymania ciągłej i gładkiej charakterystyki. Gdy krzywa jest skończona, pojawi się przycisk Start i możemy eksportować krzywą do wykresu. Tak jak poprzednio, możemy zmienić kolor otrzymanej charakterystyki pomiarowej dla porównania z symulacją. Jednak wcześniej eksportujmy także charakterystykę fazy. Jest to kolejny wynik pomiarów, który już został obliczony, razem z charakterystyką amplitudy. Zauważ, że pomiar charakterystyki jest skomplikowanym zadaniem, lecz TinaLab daje sobie z nim radę z łatwością. Eksportujmy tą krzywą do okna wykresu i zmieńmy jej kolor na limonkowy. Teraz porównajmy pomiary i symulację. Przejdź do pomiarów amplitudy. Kopiuj rezultaty do schowka, a następnie wklej je do okna symulacji charakterystyki amplitudy. Wyniki są doskonale zgodne. Zróbmy tak samo dla pomiarów fazy. Przejdź do pomiarów fazy, skopiuj rezultaty do schowka. Następnie wklej je do okna symulacji charakterystyki fazy tak, aby obydwie krzywe były na jednym wykresie. Ponownie wyniki są identyczne. Jak dotąd symulowaliśmy ten układ z wykorzystaniem metod numerycznych i pomiarów. Dodatkowo za pomocą Tiny możesz porównać numeryczną symulację i pomiary z wartościami teoretycznymi. Możliwe jest to dzięki unikalnej analizie symbolicznej Tiny. Przed zademonstrowaniem tej analizy zamknijmy kilka okien. Wybierzmy analizę symboliczną z menu Analiza, a następnie funkcję przejścia AC. Program automatycznie znajdzie funkcję przejścia dla tego układu, używając nazw symbolicznych elementów. Możesz wkleić otrzymaną formułę do okna schematu za pomocą polecenia Wklej. Lub otworzyć ponownie okno wykresów za pomocą polecenia w menu Narzędzia. Wybierz okno z charakterystyką amplitudy, w którym porównaliśmy już wartości z symulacji i pomiarów. Teraz możemy także wstawić formułę funkcji przejścia. Ma to ogromne znaczenie edukacyjne, gdyż pokazuje nie tylko samą symulację i pomiary, ale także czy odpowiadają one wartościom teoretycznym. W tym przypadku w formule przejścia obliczonej przez Tinę.
Jeśli chcesz dokładniejszego porównania z formułą, kliknij na ikonę kalkulatora, który zmieni formułę w program możliwy do uruchomienia za pomocą przycisku z zieloną strzałką. Uruchom ten program. Zostanie wygenerowany kompletny diagram Bodego. Możesz nawet skopiować powstały wykres i wkleić go do poprzedniego, razem z wynikami pomiarów i symulacji. Kliknij na krzywą i skopiuj ją do schowka. Otwórz okno, gdzie mamy już formułę, wyniki symulacji i pomiarów, a następnie dodaj teoretyczną krzywą. Widzimy, że idealnie pokrywa się z wynikami numerycznymi. To kończy demonstrację dotyczącą porównania wyników symulacji i pomiarów w TINie.